już mam dosyć siedzenia przed komputerem. Na pewno Wy też tak czasami macie, czy to przed komputerem, czy w długiej podróży, kiedy prowadzicie samochód kilka godzin, wypadałoby wstać i się trochę rozciągnąć. Jak to zrobić w domu? Raz Wam wytłumaczę. Poproszę mop. O. W domu można do tego wykorzystać mop, po prostu. Chodzi o kij. Może być to miotła, jeżeli ktoś nie ma mopa, w co wątpię. Stajemy, pierś do przodu, chwytamy na razie dość szeroko taki kij i robimy coś takiego. Hop, do tyłu. Nie jest to takie proste, spróbujcie w domu. I do przodu. Ach. Musimy to robić w taki sposób, żeby nam się ręce w łokciach nie zginały. Mi się zginają, bo ja mam po prostu za krótki kij. Gdyby to była guma, robiłbym to dużo lepiej. Do tyłu. Oczywiście. I do przodu. A jeżeli marzy Wam się jakiś masaż, to można o to poprosić partnerkę czy żonę. Kochanie, wymasujesz mi trochę kark? Nie mam czasu. Skoro żona nie może, to może taki gadżet pomoże. Czegoś takiego jeszcze w Urbańskiej Testuje nigdy nie testowałem. Cóż to takiego? Słuchajcie, to kołnierz masujący shiatsu. Shiatsu, cokolwiek to znaczy. Zasada działania jest bardzo prosta. Zakładamy to po prostu na kark, na szyję. O, tu w ten sposób. Wyprodukowała to firma Medivon. To model CF6302. Zakładamy go do góry, podłączamy do źródła zasilania i w zasadzie jedziemy z tym koksem. Słuchajcie, gdzie są te wałki umieszczone? No właśnie w tym miejscu. Wałki są w tym miejscu, chroni je o, taka higieniczna powłoka, jak gdyby, którą można wymienić i ją po prostu wyprać, żeby była czysta, w zależności od tego, kto z domowników z tego korzysta. Wiadomo, higiena najważniejsza. Zobaczcie, ten kołnierz jest naprawdę bardzo ładnie wykonany. Wykończenie jest ładne, fajne zeszycia. Są tutaj te wałeczki. Jest także panel sterujący. Panel to może za dużo powiedziane. Podłączymy sobie to teraz do źródła zasilania i zobaczymy, jak to zadziała. Nigdy nie miałem masażu shiatsu, przynajmniej tak mi się wydaje. W ogóle chyba w życiu miałem ze 3, może 4 jakieś masaże. Raczej całego ciała, ale nie karku. Lubię. Lubię masaż. Chyba każdy lubi. Jesteśmy podłączeni do prądu. I teraz tak, zobaczmy. Włączymy sobie tutaj. Pyk. Oj, proszę bardzo, zaczynają te wałeczki się obracać w jedną stronę. One mają w tym momencie, za chwilę to sprawdzę, wymasować się mój kark. Jest tutaj także opcja podgrzewania. Jak włączę ją, to te wałki świecą się na czerwono. Jak wyłączę, to gaśnie. Możemy także zmienić kierunek tego masowania. Tu też jest odpowiedni przycisk, pyk, i jadą w tym momencie w drugą stronę. No co? Włączamy. A, muszę jeszcze to zawinąć. O, widzicie, zapomniałem o higienie osobistej i nie tylko. Czego ja jeszcze w życiu nie będę testował? Niektórzy z Was pytają mnie, dlaczego mój kanał nie nazywa się już Twardy Reset. No bo w twardym resecie, co miałbym zrobić z takim sprzętem? No co? A tak, Urbański testuje, to taki piękny worek, prawda? Mogę przetestować wszystko. Założymy sobie to teraz na kark. O, tu mamy takie rękawy, w które wkładamy ręce, żebyśmy byli jeszcze bardziej wyluzowani, żeby te ręce nie były napięte. Włączamy i możemy się teraz oprzeć. No powiem Wam, że mam gęsią skórkę, przynajmniej taki pierwszy efekt, takie pierwsze wrażenie, ale jest przyjemne. Naprawdę miałem gęsią skórę. Więc chyba to zaczyna powoli działać. Miło ugniata moje mięśnie napięte. Im bardziej się wyluzujemy, tym chyba lepiej. Mam tutaj w tej chwili ogrzewanie włączone, które ma za zadanie jeszcze podgrzać moje mięśnie, żeby ten masaż był lepszy, bardziej efektywny. Sam sprzęt nie ciąży w żaden sposób. Masuje. Zmienimy sobie kieruneczek. Op! I w drugą stronę. Pięknie masuje kark, naprawdę. Powiem Wam, że robi się coraz przyjemniej. Oczywiście kobiecych rąk to nie zastąpi, ale jak wiecie, jak nie ma kobiety w pobliżu, to każdy facet sobie jakoś poradzi. A ten kołnierz masujący bez żadnego problemu można użyć w samochodzie, nawet bez wysiadania, ponieważ w zestawie otrzymujemy przewód do podłączenia
do gniazda zapalniczki. No teraz wystarczy włączyć. Proszę bardzo, masuje. No w samochodzie jest trochę mało miejsca, jest ciasno, więc może troszeczkę trzeba nagiąć kark. No okej, okay, no powiedzmy, że to jest jakieś rozwiązanie w samochodzie. Na postoju da radę. Pewnie, że tak. Ale to nie wszystko jeszcze. Nie ma najmniejszego problemu, żeby taki kołnierz wykorzystać do masowania innych części ciała, tylko trzeba po prostu zmienić odpowiednio pozycję. Słuchajcie, za ten gadżet musimy zapłacić prawie 400 zł. Wiem, ktoś powie, że to dużo, bo to dużo pieniędzy, 400 zł. Jednak niektóre osoby, które chorują na przykład, muszą chodzić regularnie na masaż. Ja nie mam pojęcia, czy taki kołnierz jest w stanie zastąpić profesjonalną masażystkę. Prawdopodobnie jest tylko namiastką tego, co potrafi masażystka, ale masaż całego ciała u dobrej masażystki kosztuje około 150-200 zł. Podobne ceny są w spa. A tutaj mamy kołnierz za no, niecałe 400 zł, z którego może korzystać cała rodzina. I wydaje mi się to ciekawym rozwiązaniem. Mi po tym masażu naprawdę zrobiło się bardzo przyjemnie, a więc jeżeli jest tak jak mówię, to znaczy, że to ma sens. Bo to ma sprawiać ulgę, ma masować mięśnie, ma nam być po prostu przyjemniej i mamy mieć wyluzowane mięśnie.